Służba pomocy powstała w ubiegłym roku, dokładnie w sierpniu. Inspirowaliśmy się przy zakładaniu OSP Ochotą, oni działają w Warszawie. Oni mieli taczki, dwie nawet. Bardzo prężnie działali, no i tak wyszło, że zainspirowaliśmy się. Ja tutaj byłem właśnie takim głównym pomysłodawcą. Na początku mi kolega tu pomógł. Później do nas dołączyła koleżanka. No i działamy. Nie chcieliśmy się tak, wiadomo, strażą nazywać, bo to może trochę niezgodne z przepisami, dlatego jesteśmy służbą. No i działamy tak, jak działamy. Głównie zajmujemy się rzeczami podobnymi do działań straży, jak katastrofy pogodowe lub innego rodzaju zabezpieczenia różnych wydarzeń sportowych. Po prostu mamy podobne działania co straż, tylko że w mniejszym stopniu jako mniejsza organizacja. W naszej służbie podejmujemy wiele działań. Zajmujemy się na przykład sprzątaniem śmieci lub odblokowywaniem strumienia wody. Z takich większych wydarzeń zabezpieczaliśmy imprezy, na przykład bieg koleżeński czy też zawody rybackie. I przydarzyła nam się również sytuacja, że ratowaliśmy osobę życia. Na początku naszej działalności, jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy od czerwonej taczki. Aktualnie, no niestety, już nie służy dla nas, bo do remontu wózka potrzebowaliśmy z niej koło, aby zamontować. Aktualnie mamy wózek przy pomocy jednego właściciela firmy. Przetransportował nam wózek chyba z Kleczy, prawdopodobnie, dolnej albo górnej. No i sobie go wyremontowaliśmy. Wózek na początku był drewniany, podstawialiśmy do niego blachy. Tak, zrobiliśmy środek. Dokładnie. Tak, ze sprzętu to na początku mieliśmy naprawdę bardzo podstawowy sprzęt. Jakieś linka była, siekiera, nie było to jakoś bardzo rozbudowane. No teraz dzięki pomocy ludziom dobrej woli naprawdę to się pozmieniało. Otrzymaliśmy torbę, drabinę, koszulki, ubrania, wszystko otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli, co naprawdę jest super gestem dla nas i bardzo nas wspomaga. Głównie o zgłoszeniach dowiadujemy się z naszych obserwacji, gdy na przykład jeździmy prywatnie, na rowerach, cokolwiek, zauważamy jakieś zagrożenie, wtedy działamy. Albo przez zgłoszenia innych, na przykład ze strony na Facebooku, przez Messengera, czy przez numer kontaktowy naszej służby.